Dobry wieczór, Warszawo. Nazywam się Joanna Holeksa. Przyszłam tutaj, żeby powiedzieć ci o prawdzie i życiu, o prawdzie radości, o szczęściu, o tym, co jest dobre na tym świecie. To wszystko pochodzi od Jezusa Chrystusa. Jeżeli poznałeś Jezusa Chrystusa, to wiesz, o czym teraz mówię. Jeżeli jeszcze Go nie poznałeś, to znaczy, że nie znasz prawdziwego szczęścia. Jeżeli nie poznałeś Jezusa Chrystusa, to znaczy, że błądzisz gdzieś i myślisz, że jesteś w dobrym miejscu, ale to jest błąd. Jesteś w błędzie, przyjacielu, dlatego, że nie poznałeś prawdy, która uwalnia życie, szczęście, miłość, radość i wszystko, co dobre. Bo to wszystko, co dobre, pochodzi z jednego źródła i jest nim Bóg. Jezus Chrystus, to On wszedł na tą ziemię, żebyś Ty mógł się z Nim zamienić miejscem, żebyś Ty dzisiaj mógł być szczęśliwy, żebyś Ty dzisiaj mógł prawdziwą radością zmieniać i wprowadzać w życie swoje pasje, swoje cele, swoje rzeczy, które na co dzień robisz. Bo to wszystko pochodzi od Boga i Bóg dał Ci to, żebyś Ty mógł to wprowadzać do swojego życia. Ale to jest tylko dlatego i może być tylko dlatego pełnią i tylko dlatego może być prawdziwą radością i szczęściem, jeżeli uwierzysz w Niego jako Boga Stwórcę, jako Boga, który oddał swoje życie za Ciebie na krzyżu Golgoty 2000 lat temu. Jeżeli w to uwierzysz w to, że Jezus zmarł za Ciebie, że umarł i zmartwychwstał trzeciego dnia i tą mocą z wysokości mógł zamieszkać w Tobie. Bo tak naprawdę Jezus Chrystus nie tylko zmartwychwstał, On posłał też Ducha Świętego na tą ziemię, żeby zamieszkał w nas. I mocą Ducha Świętego jesteśmy teraz w stanie dzisiaj głosić właśnie Ewangelię. Jesteśmy w stanie mówić o Jezusie Chrystusie, który jest żywą prawdą, który jest szczęściem i który jest radością. On daje wolność z każdej opresji. On daje wolność z każdej sytuacji w Twoim życiu. Nieważne w jakim jesteś problemie, nieważne w jakim jesteś kłopocie, Jezus Chrystus daje Ci prawdziwą wolność dzisiaj. Czy przyjmujesz tą wolność dzisiaj? Jezus Chrystus jest autentyczny. On chce mieć z Tobą relację. On chce mieć prawdziwą relację. On chce mieć relację dzisiaj z Tobą. Otwórz swoje serce. Nie zagłuszaj swojego serca. Zobaczcie, ile tutaj jest pięknych, kolorowych kamienic dookoła. Bańki mydlane odbijają różnorakie światło. Te barwy i kolory. To wszystko stworzył Bóg. I Bóg także stworzył je, żeby były widoczne w świetle. Jeżeli nie znasz Jezusa Chrystusa, nie znasz prawdziwych kolorów, nie znasz prawdziwych barw swojego życia, jeżeli uwierzysz Jezusowi Chrystusowi dzisiaj, wtedy dopiero odkryjesz, co tak naprawdę kryje się za tymi barwami, za tymi kolorami, za tym szczęściem, za miłością, za radością. Za każdym jednym krokiem w Twoim życiu stoi Boża wola, stoi Jezus Chrystus. Jeżeli w Niego prawdziwie uwierzysz, to On z Tobą będzie żył. On z Tobą będzie wykonywał różne działania. On z Tobą będzie wykonywał codzienne życie pełne obfitości i miłości. Jeżeli nie poznałeś Jezusa Chrystusa, to nie wiesz teraz, o czym mówię. Ja kiedyś, 7 lat temu dokładnie, myślałam sobie, że Bóg jest i istnieje, ale gdzieś tam daleko. Ale był taki dzień, w którym zawołałam: Boże, jeżeli naprawdę istniejesz, to przyjdź i zmień moje życie. Wystawiłam Boga na próbę. I wtedy On odpowiedział. Odpowiedział mi pełną swojej miłości i pokazał mi, że życie nie musi być czarno-białe, że nie musi być w odcieniach szarości, że życie prawdziwe z Jezusem Chrystusem jest głębokie, jest realne i jest jeszcze głębsze niż myślicie, że jest, bo jest więcej wymiarów, jest więcej przestrzeni, jest głębiej, jest więcej.
My myślimy, że to, co teraz poznajemy, to jest tylko tyle. To, co widzimy, to jest tylko ten świat rzeczywisty tutaj w 3D. Ale jest jeszcze świat duchowy, który nie ma tyle wymiarów, który ma jeszcze więcej wymiarów, który ma głębie, który ma głębokość, szerokość, wysokość, ma jeszcze więcej głębi. Jezus Chrystus jest prawdziwy i żywy. Jezus Chrystus jest Bogiem szczęścia, miłości, dobroci. Jezus Chrystus dał wolność każdemu człowiekowi. Jezus Chrystus jest żywy i realny. Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem, w którym ty dzisiaj możesz mieć relację. Możesz mieć relację z Jezusem Chrystusem dzisiaj osobiście. Ja poznałam Jezusa Chrystusa, tak jak wam mówiłam, 7 lat temu i z dnia na dzień przestałam przeklinać, z dnia na dzień przestałam pić alkohol, z dnia na dzień poznałam prawdziwą miłość i ta pustka w moim sercu, kiedy była, ona się wypełniła Jego obecnością. I od tej pory obecność Jezusa Chrystusa jest we mnie. I Duch Święty, który zamieszkał we mnie, jest tutaj dzisiaj, żeby powiedzieć wam, że jeżeli potrzebujesz realnie pomocy, jeżeli potrzebujesz zawołać do Niego, to nie krępuj się. Nie będzie lepszej okazji. Zawołaj do Niego. Jeżeli potrzebujesz uzdrowienia, jeżeli potrzebujesz uwolnienia, wyzwolenia z jakiejś opresji, jakiejś trudności. Przyjdź do nas, my tutaj jeszcze jesteśmy. Chcemy ci pomóc. Jezus Chrystus jest tutaj obecny dzisiaj. Amen.